Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lord of the Aftermath, znanej nam na świecie gry Warcraft czy The Frozen Throne. I mamy do czynienia z już drugim odcinkiem naszej cudownej rozgrywki, gdzie główną dominację na całym wschodnim kontynencie zajmuje Forsaken. A zaraz za nim, niedaleko, ale ciut, znajdują się Krasnoludy, a potem Dragon Oakla. Jesteśmy gotowi na kolejną część? Osobiście nie wiem, bo nie mam pojęcia, co się w tym momencie dzieje. Dragon Maw Clan bardzo mocno prowadzi swoją ofensywę w kierunku północnym, zaś jego jednostki, a w zasadzie pozycja jego jednostek jest mi bliżej nieznana. Muszę sobie aż pomóc i zobaczyć, gdzie znajduje się Morgor, a wszyscy znajdują się w Northrend. Nie Northrend, tylko w Outland, w Netherstorm. To jest ciekawe, dlaczego on akurat tutaj się przeteleportował, czy tam przeniósł ze swoimi jednostkami. Czyżby chciał zniszczyć Burning Legion? Czyżby chciał się pozbyć Dark Horde? Jest to bardzo możliwe, tym bardziej, że mają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało punktów kontrolnych i prawdopodobnie również bardzo mało jednostek, tym bardziej, że Frostwhite posiada 132, nie wiem, czy to nazwać przychód czy jednostek, bo to się liczy jako jeden, czasami jest to dwa i więcej, no ale ma około 100 jednostek, no może troszeczkę ponad. Dobra, ja bym tak się teraz, póki mam okazję, rozejrzał, gdzie znajdują się wszystkie nasze jednostki. No, Illidari wycofało się z Outland i wracają do podziemi Dalaran. Może to nie być dla niego zbyt korzystne, tym bardziej, że na zewnątrz znajdują się o wiele gorsze rzeczy. Tutaj, na tej wyspie, w Torbarad, znajduje się Varimatras. Nie, Mephisto. Gdzie znajduje się Varimatras? No, Varimatras obok Kil'jaedena znajduje się tutaj. A nazywa się to miejsce jakoś specjalnie? Chyba nie. Się jakoś nie nazywa specjalnie. Szkoda. Felkeeper. Demonic Shieldorb. No spoko. Portal do Northrend. Portal do Alterac. No. A to jest to? Nefredzim Summoning Ward. No to popatrz. Nefredzim się tutaj robi. Pięknie. Dobrze. Jak sobie radzi Dalaran? O kurde. Tutaj Dalaran został zaatakowany i jednostka, którą znamy dobrze, Majer, prawdopodobnie zaraz umrze. Szkoda, że tutaj nie jest w lepszej sytuacji, bo posiadała Crown of the Watchers, która mogłaby się przydać innym jednostkom, innym bohaterom. Tutaj Ancyrium Runewaver ze swoim 7 levelem oraz Ronin Dragonheart. Muszą dać sobie radę tutaj z atakiem troli. Faktem jest ich tutaj niewielu, ale może... No na pewno nie dadzą sobie rady, to jest zbyt duża ilość jednostek. Chociaż upgrade 4.1 to jest całkiem sporo. Może to przesądzić, chociaż no oni też posiadają całkiem dobre upgrade, więc... Niewiele przedłużając, a w zasadzie zobaczmy jeszcze, co sobie robią tutaj krasnoludy. Bilgan jest tutaj, na południu Northrend. Bran Bronzebeard znajduje się w Ironforge. Pilnuje swojego przodka, tutaj pilnuje statuły... Kurczę, jak on, Anvilmara, tylko nie pamiętam, jak on miał. Ktoś tam Anvilmar. Niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Dobrze, a Magni Bronzebeard? No, Magni Bronzebeard znajduje się w tej części. Opuścił Kargat, wraca do swoich rodzinnych terenów wraz z Falstadem. Nie będą się zbytnio pierdolić. Szkoda, że tutaj jego jednostki po prostu stoją. A wiadomo, drewno jest bardzo przydatnym materiałem, który daje nam pieniążki. Pieniądze. Co się dzieje z Dark Hordą? No, widzimy, że tutaj nie daje za wygraną. Będzie starało się odzyskiwać swoje tereny, ale może być to ciężkie z racji tego, że Dragon Maw Clan jest tuż obok. Jest bardzo blisko i będzie starał się to wszystko zdobyć. A co tam u jednostek? Trala. No niewiele, Gorn tutaj został wysłany, żeby pewnie ponudzić trochę, poprzejmować te punkty. Całkiem sporo wbrew pozorom jednostek tutaj się znajduje. One miałyby okazję powalczyć, miałyby jakąś tam
może szansę, ale prawdopodobnie nie będzie ona zbyt wielka. Jestem ciekaw, czy oni się zauważą. Ale to będzie głupia walka, bo ci będą cały czas uciekać swoimi statkami. Co się dzieje na... Wow! No dobra, będzie trzeba olać całą tą sytuację tutaj z magami i trollami. Trzeba będzie przyjrzeć się atakowi na Silverhand, a w zasadzie Scarlet Crusade. Ale jeszcze zobaczmy, co robią nasi pozostali. Tutaj w podziemiach Northrend, w Ajon Lerub są czystki. Dobijają. I to jest właśnie to, co mnie teraz zagięło. Przecież nie ma plagi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Brakuje nam jednego zawodnika. A co, jak to sobie radzi Hakar? Hakar radzi sobie raczej słabo, bo ma na czwarty poziom, gdzie jego przyjaciele mają 6-7. Zul'jin jest... Kurczę, te runy ja bym przekazał jednak Hakarowi za kilka leveli. Byłoby to bardzo, bardzo, bardzo przydatne. A tymczasem pilnuj. Dobrze. No i Dragon Ball Clan. No to już wiemy, gdzie byli. Więc przesuńmy się tutaj do tego cudownego ataku. Weźmy kamerę na opisy na Kamila, na Elfy i zobaczmy, jak sobie radzi Silverhand. No i ruszyli jak ta dzicz. Zaczęli atakować. Niestety Silverhand staje w bramie. Będzie swoimi jednostkami próbował tutaj stawiać opór. One cały czas będą leczone, one cały czas będą dawały sobie w jakimś stopniu radę. Będą musieli tutaj stawić o wiele większy opór. Nasi zawodnicy z Forsaken nie umarli, atakują swoimi katapultami, atakują wszystko, co jest tylko możliwe, wszystko, co się da, atakują obrażeniami obszarowymi. Jednostki Forsaken są cały czas lecone przez aptekarza Farlana. Jego środki medyczne działają lepiej niż Ci Promex, który przydały się niejednej piździe z gimbazy. Ale jak też widzimy, jego magiczne gwiazdki życia, a w zasadzie śmierci dla swoich jednostek nieumarłych, bardzo mocno sprzyjają metabolizmowi naszych plugastw. One poszywane, nasze poszywańce czują się coraz lepiej, łaty im się zaczynają zszywać, nogi przestają odpadać, a magiczne haki na rękach i nogach zaczynają być coraz ostrzejsze. Za każdym atakiem Farlana jest to coraz lepsza okazja do wpierdolu. A tymczasem jednostki już przedarły się przez linię obrony Silverhandu, weszły do środka, do Tirshand, i zostaną zaraz zniszczone. Prawdopodobnie nie ma już okazji, nie ma już szansy dla naszego zawodnika czerwonego Satana, żeby dać sobie radę. Ale co się dzieje? Czyżby tutaj jednostki zostały atakowane? Oczywiście, Kael'thas niedługo umrze. Kael'thas zaraz padnie, musi zostać jak najszybciej wycofany, inaczej zginie. Właśnie zginął. Jeżeli tutaj Lady Vash upadnie, to będzie bardzo przegrana pozycja z racji tego, że ona jest już w tym momencie niewskrzeszalna. Upadł jeden z bastionów dla Lady Vash i jeżeli zginie, to już ją stracimy na zawsze. Podobnie z Illidanem. Jeżeli Illidan Stormrage padnie, może być to całkowity koniec naszych krwawych elfów. Na szczęście Kael'thasa da się jeszcze wskrzesić. Niestety będzie on cały czas goniony, będzie cały czas ścigany przez jednostki Dragon Ball Clanu, Dalaranu, no i oczywiście Forsaken, które tutaj przydadzą się nam po drodze. Na szczęście mamy okazję uciec tutaj wodą. Dziwię się, że on biegnie do statku. To jest naprawdę głupie, przecież Illidan potrafi biegać po wodzie. Halo, co to ma kurwa być? Oh my god, King Malak został ożywiony. Tutaj, właśnie tutaj, Frost King Malak na 11 poziomie będzie mógł tutaj zawładnąć siłami swoich bóstw. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Ja osobiście bym chciał od czasu do czasu popatrzeć na to, co tutaj się dzieje. O matko, Felelfy już nie posiadają praktycznie. No, pozostał jeden punkt kontrolny, a on zaraz upadnie. No to jest już tylko chwila, moment, żeby zobaczyć to, co nieuniknione. Scarlet Crusade upada. Muszą jak najszybciej dostać się tutaj. No i co też zrobili, dlatego oni są Scarlet Anslav. Kurde, ja jestem chyba tak głupi, że nie zauważyłem tego. The Thunderbolt Clan has joined to the Alliance. The Frozen Throne has been destroyed. The Scourge is undone. Wow. Oczywiście, już wiemy, o co chodzi. Prawdopodobnie, chociaż i nie do końca, jednostki, którymi dowodził kult,
ruszyły i zniszczyły bazę, która się tutaj znajdowała. Fallen Rubian 0 punktów kontrolnych. Forsaken przejął 18 punktów. Cult of the Dam, Mike, tylko 3. Co jest teraz z kultem? Czy kult jest przymierzony z Miralem? Niestety nie i nie wiem po co to było. Nie wiem dlaczego został zaatakowany. The Frozen Hunt has been destroyed, the Scorch is undone, what the fuck? No i niestety. Można się było tego spodziewać. Coś innego można zrobić, oczywiście warto zniszczyć to gówno. 218 jednostek. Co się, czemu, kto został zaatakowany? Co się stało? Co się stało? Dziecko się zesrało. Mnie tutaj troszeczkę ominęło, ja chcę zobaczyć co tu się dzieje. Ten ucieka. Tutaj była walka. Chciałbym zobaczyć o jakie Zanatryzim, co się dzieje. Herald Crusade. The Rising. Nie rozumiem. Balnazara tutaj nie ma. O! Barima teraz upadł. Co się stało? Satan. What the fuck? Huntsman Leopold. Balnazar tu jest. Przepraszam najmocniej. Żem se kichnął. A co to są za jednostki? Co oni są teraz coś nie matli? Baranowi zdumieni. Kurde, no nie wiem co się teraz dzieje. Mamy... O właśnie, chciałem wrócić do troli. Halo trole, ja pierdolę. Nic nie robicie. Tutaj... Kutasiarz nudzi. Będzie zabierał te punkty. Boże, jak ja nie lubię takiej rozgrywki. Dobra. Czy tu się coś stało? Tutaj się nic specjalnie nie stało, więc jest w miarę okej. Okay. Chciałbym wiedzieć, czy... Co robi krasnolud? Krasnolud, ty... Czy... No, tutaj zostało wszystko wyczyszczone, a ja niestety to ominąłem. No, prawie wszystko. Tutaj brakuje tylko portu zniszczyć i koszar, żeby można było sobie tutaj spokojnie wejść. Natomiast tutaj swoją bazę ma Horda. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj znajduje się Deathwing, którego oczywiście nie mogą wskrzesić. Jestem ciekaw w ogóle, jaki plan na siebie miał Fel Elf. Bo osobiście to nie wiem. Baza krasnoludów, tutaj wszystko sobie czekają. Tutaj nie wiem, co się zbytnio dzieje. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Wow, krasnoludy znalazły się w Outlandzie. To jest bardzo ciekawe. Czy one przeszły tędy? Zajęły tutaj? Nie. To jest ciekawe. Bo one właśnie znajdują się w Netherstorm. I ruszają w kierunku Blade Ridge Mountains. Zaraz natrafią na jednostki THC, czyli Twilight Clanu. A to może oznaczać bardzo srogą konfrontację. Czy krasnoludy mają dobre upgrade'y? Tak, 4-4, to są bardzo dobre upgrade'y. Będą mogli się tutaj mierzyć. Bez problemu powinni sobie poradzić z Twilight Clanem, który upgrade'ów nie ma praktycznie żadnych. Te jeden upgrade do ciężkiego pancerza nie jest w stanie zbytnio wpłynąć na przebieg bitwy. Kurczę, mi się wydaje, że krasnolud nawet nie zauważył tutaj znajdujących się jednostek. To jest bardzo dobry znak dla naszych jednostek z Twilight Clanu. THC czuć może się bezpiecznie, bo teraz krasnoludy ruszą do Zangarmarsz. I tutaj będą musieli walczyć z jednostkami Dark Hordy. Dark Hordy, która również nie ma zbyt dużo upgrade'ów. To może być bardzo zgubne w skutkach. Tym bardziej, że Macteridon został zablokowany i teraz nie ma okazji, żeby uciec. Macteridon pada w błyskawicznym tempie. To była chwila, moment, żeby zniszczyć tego potężnego bohatera. Teraz to już nic nie jest w stanie zatrzymać jednostek krasnoludów w zdobywaniu Outlandu. Macteridon upadł. Może Kargat. Może Rand Blackhand będzie coś w stanie zrobić. Może Teor Gorfin będzie w stanie coś zrobić. To jest bardzo potężny przeciwnik, tym bardziej, że tutaj jednostki Fel Riders nie posiadają żadnych upgrade'ów do pancerza. Będą przyjmować obrażenia jak głupie. Co się dzieje na południu? Północ Northrend? Silverhand znajmuje punkty kontrolne, które należały do Kamila. No niestety, znów Kamil zostaje tylko z jednym punktem kontrolnym. Co się tutaj znajduje? Panie.
panie, tutaj może być bardzo ciekawa sytuacja, gdyż THC wlazł sobie przez portal i go zajął. Tutaj resztki Dragon Ball Clanu się znajdują. Oni odzyskali swoją bazę. Tutaj, panie, Twilight Highlands teraz jest zbudowane. No, nie dziwię się, że ruszyli do naszego potężnego... O, panie, co tu się stało? Ile no prawie martwa, chyba to już to wcześniej było. O, Mr. Satan biegnie z Horizon Undying. Czyżby miał w planach przejąć Norfend? No w sumie nie dziwię się, no tutaj nie jest wiele do przejmowania. Tak naprawdę wszystko, co się tutaj znajduje, zostało już wzięte. Znaczy przejęte, no. Wchodzisz jak do siebie. Wow, co tu się dzieje? Malak jest atakowany. Czyżby King Malak, Frost Troll, został zaraz zmuszony do odwrotu? Czy jednak uda mu się przetrwać ten atak zmasowany jednostek Miriala? No, jest tu Sylvanas. Ona na 15 levelu i King Frost Malak. Frost King Malak również na 15. Czy da radę? Czy on da radę? To może być zbyt potężny atak na naszego bohatera. Niestety, te jednostki stanowią zbyt ciężki opór. Czy da radę? Czy on będzie w stanie kupić jakieś jednostki? Czy on będzie w stanie tutaj przyzwać sobie pomoc? Niestety, nawet jeżeli przyzwie to pomoc, to będzie zbyt słaby. Będzie to tylko strata pieniążków. Może kupić teleport, tak dokładnie, użył portalu, żeby móc przenieść się w najbezpieczniejsze miejsce, jakie jest tylko sobie w stanie znaleźć. A znajduje się w Zul Aman. Tak, tam gdzie Zul Jin. Tak, Zul Jin był Zul Aman? Czy Zul Darak? Chyba mi się wydaje, że tutaj był ten Hex Priest. Dobra, nie ma znaczenia. Biorąc pod uwagę, że jednostki Benividivici upadły, to musi sobie teraz jakoś radzić. Ja bym na jego miejscu ruszył zdobywać jakieś punkty. A co robią krasnoludy? Krasnoludy ruszyły na Hellfire Citadel. No, powiedzmy sobie szczerze, Dark Horda nie ma tutaj najmniejszych szans. Próbują, mają te infernale. Próbują tutaj jakoś walczyć, ale moim zdaniem ta walka jest skazana na porażkę, tym bardziej, że mam tu upgrade 5-4. Magiczne latające gryfy również mają mocny upgrade 5-4. To jest bardzo duża odporność, bardzo dużo tej odporności. Ale czy te infernale sobie poradzą? No one mają całkiem spory pancerz. Mogą sobie wbrew pozorom poradzić. No, ja jestem ciekaw, jakie wartości ma ten samonet pancerz? Czyżbym walnął głupotę? Nie, no bo jak nie długo umrze, to chyba będzie część planu, co? A nie, uleczył się. Chyba nie chcę pozwolić swojemu bohaterowi umrzeć. I to byłaby naprawdę bardzo duża strata. No, nie ma za wiele tutaj jednostek. Tutaj nasz bohater Kaltuzad musi się postarać, żeby nie stracić zaraz swoich wszystkich pozostałych jednostek, które się tutaj znajdują. Bran Bronzebeard nie pomaga, o tu w ukryciu czeka. Bilgan zajmuje się troszeczkę bieganiem po Norfred. Nie jest to jakaś specjalna fucha, ale zawsze co. Tutaj przychodzą dodatkowe jednostki. Dobrze, że tutaj zbudował sobie koszary. Teraz może przysyłać jeźdźców niedźwiedzi. Beer Warriors będą wchodzić tutaj ze swoimi upgrade'ami 4-5. To jest naprawdę potężny upgrade. W tym momencie to jest pancerz 17, a nie 7. Tutaj Infernusy mogą się pocałować w swoją płonącą dupę i ruszyć w kierunku Darkporta. Po co? A nawet nie wiem. No moje mogą się wypalić. Teraz z tymi jednostkami, z tym wojskiem, jakie posiada tutaj Kel'Thuzad, na spokojnie i bez najmniejszych problemów jest w stanie zdobyć Hellfire Citadel. Hellfire Penisual zostało zajęte przez krasnoludy. Całe 15 punktów kontrolnych. No niestety, dalej jest w tyłu za Forsaken. No i Twilight Clan wraz z Ice Trolls próbuje, stara się zdobyć wszystko, co się tego da. Zobaczmy, kto jest teraz w grze. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10. Dwóch graczy już nie ma. Nie mamy jednostki... nie mamy bohatera Ghosta, który dowodził Scourge. Oraz nie mamy kogo?
teraz to już jest patrzenie, bo nie mogę się tutaj rozeznać. Kult jest, Forsaken jest, Horda jest, Dark Hordy nie ma. Czyli tak w zasadzie to była walka z botem. No niewiele musiały się starać nasz towarzysz Keltuza. No ale cóż, lepszy rys niż nic. Wydaje mi się, że w tym momencie Auton został spokojnie przejęty. A co się stało z jednostkami tutaj Dalaranu? On to tam tak spokojnie sobie siedzi, zbiera, kurde, kolekcjonuje, nic nie robi. Natomiast tutaj... Ło! Chyba ty nie... Ken, I want to get my back. Well... No to jest dziwne, myślałem, że oni są przyjemni. Where? We can. No, Cho'Gath zajmuje tutaj kilka jednostek, kilka baz. No to chyba dlatego, że może tutaj coś zostać wybudowane specjalnie dla niego. Problem polega na tym, że jak zostaną Iron Dwarfsy, to znowu zostanie przeniesione na jednostki naszego towarzysza, którym jest Keltuzad. No nie, a przepraszam, przecież Frost White jest tutaj Twilight Clanem. Tym razem nie będzie mógł, nie będzie tutaj żadnego sojuszu, bo to jest cały czas walka, dominacja. Natomiast Tedemien stara się jak może. Niestety ma tylko 6 punktów kontrolnych, a to jest stanowcze za mną. You must go from here, because I... one moment. And I go to Dark Iron. It's okay, just going to take her. No, aha, już wiem po co było zdobywanie Grim Battle. Przecież w Grim Battle znajduje się tutaj generał Erudax, który może nam pomóc w dołączeniu do Yogg-Sarona. A to na zasadzie nie, przepraszam, przecież to Cho'Gath jest odpowiedzialny za przyzywanie Yogg-Sarona. W sumie na poziomie 8 albo 10 można już go przyzwać, więc ja bym na jego miejscu jak najszybciej udał się do Dalaran, w sumie Ulduar, i tam poszedł prosto do Yogg-Sarona, który się tutaj znajduje. Miałem patrzeć na elfy, ale po prostu nie mogę patrzeć na tą pokrakę, która tutaj gra. Przecież Mr. Pazur zabiera mu przecież Grim Tol'Barad. No to już jest śmieszne. No w zasadzie Burning Legend nie daje sobie zbytnio rady. Mr. Pazur, co się z tobą stało? Przecież wcześniej tak dobrze ci szło. Tak dobrze sobie radziłeś. Ach, przykro. Przykro się na to patrzy. A, dałeś mu level. No, I wrote you a gift. Bardzo fajnie. Cieszę się. A i Lady właśnie tak żyje? A nie, przecież ona przeżyła, co ja gadam. Ci się zamienili w True Horde. Bardzo ciekawe. Tym bardziej, że niewiele punktów kontrolnych posiadali. Co się dzieje tutaj? Tutaj nic nie ma, tutaj. Jednostki Twilight Clanu sobie spokojnie weszły, wybiły i teraz mogą bez problemu ruszyć do Deathwinga. Chociaż jak tutaj zajmą, będą miały dodatkowy punkt kontrolny, dodatkowy przychód, a True Horde będzie miała go o jeden mniej. Tutaj. O matko. Sporo jest tych hordziaków. Ale ponoć True Horde nie jest w ogóle opłacalna, że ona naprawdę niewiele daje bonusów, tak przynajmniej mówili bardziej doświadczeni gracze. Tu z Karą zrobicie. I teraz co? Powiedz mi, co tutaj się stanie? Czy ruszycie na Frozen Throne? No, byłoby to tyle sensowne, żeby zająć tutaj bazę należącą do Sejtana. Byłoby to całkiem przydatne. Tym bardziej, że nie mają tych jednostek w tej bazy za wiele. O! Tutaj się patrzę w nasze grunty. Grunt to się patrz, pamiętamy te przysłowie. Zauważyły, że... O kurczę, ale mi spadły klatki. Że w Solazar Basin znajdują się jednostki z byłego Silverhand, obecnie Ryzen. A także można zauważyć punkt kontrolny należący do Legionu. No i oczywiście jeden z portali. Portal, który prowadzi do Northrend, a wiadomo, co się z takim portalem dzieje. Znaczy, gdzie on się znajduje. Znajduje się on tutaj. I zaraz tutaj przyprowadzimy Kazaka, żeby pokazał, że no, z nim się nie igra.
Ja bym chciał wiedzieć, co się dzieje, bo tutaj w sumie wiele walki nie było, nie nagrałem. A mimo wszystko jakoś ciekawie mi się to opowiada. No tutaj jednostki czekają, czekają i czekają. Co? Osobiście nie wiem, co się dzieje. To tak troszeczkę było mało akcji. Chyba, że mnie coś ominęło. Tak, ominęło mnie. Bardzo przepraszam. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy taką dosyć srogą bitkę między... Ojej. W sumie srogą bitkę. To już jest wybijanie jednostek należącej do troli. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo tutaj po prostu zostają już resztki niszczone, zgładzone. I zaraz Zul'jin padnie, wraz z nim Vile Priestex Hex, no i King Malak. Jest bardzo mi przykro, King Malak umiera. Nie mógł stawić czoła napierającym ilością jednostek ze strony Forsaken. 20 punktów kontrolnych to nie w kij pierdział. Okej, okay, Malak died. Tuduc. To jest to, co mówiłem. W momencie, jak Malak umrze, to już go nie można wskrzesić. Trolle mają już tylko 10 punktów kontrolnych. Tego to... Forsaken, jakim tutaj się zaprezentował, jest potęgą. No, jest naprawdę wielką potęgą, która nie da za wygrane. Co robią krasnoludy? No, krasnoludy zdobywają na agrant. No, po prostu idą po wszystko, co się znajduje w Outlandzie. Good luck with Forsaken. Ok? Dobra. W tym momencie ja bardzo wam dziękuję. Mamy za sobą 44 minuty nagrywki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to trochę się szybciej potoczy, bo troszeczkę spowolniłem tempo. Za dużo gadam bez sensu. Za mało walki przedstawiam.